Dziś opowiem Wam o niezwykle trudnej i przerażającej sprawie, która dręczy rodzinę zaginionej od wielu lat. Nie wiem, czy taka sytuacja miała kiedyś miejsce, ale zaginięcie, trzykrotne zaginięcie tej samej osoby nie zdarza się często. Co ważne, wiele osób sądzi, że nie można było zapobiec pierwszemu zaginięciu kobiety. Jednak dokonując pewnych działań bez problemu można było zapobiec jej drugiemu i kolejnemu zaginięciu. Z tego powodu jest to jedna z tych najbardziej frustrujących spraw. Zapraszam do wysłuchania. Kobieta, której szukano prawie od 2 tygodni, została zauważona w Apple Store na środkowym Manhattanie. Dziewczyna logowała się tam do swojego konta Gmail. Jej przyjaciele, w większości jej byli koledzy z klasy, z Brian Moore, umieścili tysiące ulotek o jej zaginięciu na drogowskazach, stacjach metra i przystankach autobusowych. Był wrzesień 2008 roku. Hannah, nauczycielka w szkole Fairgood Marshall Academy, szkole publicznej w Harlemie, nie pojawiła się w pracy pierwszego dnia. Jej współlokatorka znalazła portfel, paszport, kartę MetroCard i telefon komórkowy w jej torebce na podłodze w sypialni. Detektyw poprosił jej mamę, Barbarę Bellus, o przybycie do 30. dzielnicy w Harlemie, aby obejrzeć nagranie z monitoringu Apple Store. Barbara patrzyła, jak kobieta w sportowym staniku i spodenkach do biegania z brązowymi włosami związanymi w wysoki kucyk idzie po schodach w sklepie. Jakiś mężczyzna zatrzymał ją i zapytał, czy jest tą zaginioną nauczycielką, którą pokazywali w wiadomościach. Jednak ona zlekceważyła to, co mówił i poszła przed siebie. Wielu przyjaciół dziewczyny brało udział w jej poszukiwaniach. Zrobili mapy miejskich parków. Dzieląc je na kwadraty, podzielili się na grupy. Zadaniem każdej było przeszukanie wyznaczonego obszaru. 2 dni po tym, jak była widziana w Apple Store, została zauważona w Starbucksie w Soho. Jednak zanim przyjechała policja, dziewczyna wyszła tylnymi drzwiami. Świadkowie widzieli ją w 5 nowojorskich klubach sportowych. Wszystkie znajdowały się w pobliżu Śródmieścia. 16 września, 20 dnia jej zaginięcia, kapitan promu na Staten Island zobaczył ciało kobiety kołyszące się w wodzie w pobliżu rafy Robinsona, skalistej pochodni z latarnią morską na południe od Statuy Wolności. 2 marynarzy skierowało łódź ratowniczą w kierunku ciała, które unosiło się twarzą skierowaną w dół. Jeden z marynarzy podniósł ciało za kostki, a drugi za ramiona. Jakimś cudem kobieta żyła. Zaczerpnęła powietrza i zaczęła płakać. Natychmiast została przewieziona do Richmond University Medical Center na Staten Island. Kiedy personel medyczny zadawał jej pytania, powiedziała im, że ma na imię Hannah i podała numer telefonu swojej mamy. Barbara przyjechała w ciągu godziny. Tata dziewczyny mieszkał w Indiach, gdzie nauczał w seminarium. Natomiast jej brat, oficer marynarki, stacjonował w Japonii. Barbara powiedziała, że skóra jej córki była zarówno spalona słońcem, jak i blada. W ogóle pierwsze, co Hannah powiedziała, było pytanie, dlaczego jest mokra? Lekarze leczyli ją z powodu hipotermii, odwodnienia i silnych oparzeń słonecznych lewej strony ciała, a jej stan szybko się poprawił. Jej 4 przyjaciół przybyło tego popołudnia do szpitala. Manuel Ramirez, jej współlokator, powiedział, że dziewczyna zobaczyła go i uśmiechnęła się i powiedziała coś w stylu, że ma nadzieję, że wkrótce ją wypuszczą, ponieważ musi ustawić swoją klasę. Najwyraźniej nie rozumiała, że od jej zaginięcia minęły już 3 tygodnie. Tego samego dnia policja przesłuchała dziewczynę. Próbowała odpowiadać na ich pytania, naprawdę nad tym pracowała, próbując dać im to, czego chcieli, ale nie miała żadnego wyjaśnienia na to, co mogło się z nią dziać. Jej ostatnim wspomnieniem było bieganie w Riverside Park, niedaleko jej mieszkania, w dniu, w którym zaginęła. Pewnej nocy w szpitalu obudziła się gwałtownie i powiedziała, że była w latarni morskiej, po czym natychmiast zasnęła. Rano, gdy jej mama pytała ją o tę latarnię morską, ta odpowiedziała, że w ogóle nie pamięta, żeby coś takiego mówiła albo żeby przebywała w jakiejś latarni morskiej. Przeniesiono ją na oddział psychiatryczny prowadzony przez Columbia University Medical Center. Przeszła serię badań mózgu, ale lekarze nie mogli znaleźć żadnego schorzenia neurologicznego, które pozwoliłoby jej zapomnieć o swojej tożsamości. Doszli więc do wniosku, że epizod miał charakter psychologiczny. Zdiagnozowano fugę dysocjacyjną, rzadki stan, w którym ludzie tracą dostęp do swojej pamięci autobiograficznej i tożsamości osobistej, czasami przyjmując nową. W tym stanie ludzie mogą nagle wyruszyć w jakąś długą podróż.
Stan ten jest zwykle wywoływany przez traumę lub narażenie na klęskę żywiołową lub przez jakiś nieznośny konflikt wewnętrzny. Dziewczyna została zahipnotyzowana po to, żeby zobaczyć, czy pamięta traumatyczne wydarzenie, które wywołało jej fugę, ale niestety nie pamiętała niczego niezwykłego. Jej rodzina mówiła, że jako małe dziecko nie przeżyła niczego traumatycznego. Jej współlokator Ramirez, kiedy odwiedził ją na oddziale psychiatrycznym, zauważył, że była całkiem normalna, optymistycznie nastawiona do świata i zabawna jak zwykle. Ale początek roku szkolnego był zawsze stresujący. Jej uczniowie borykali się z problemami takimi jak głód i niestabilne warunki mieszkaniowe, którymi nie mogła się zająć w ramach swojej klasy, ale jej koledzy mieli te same dylematy. W szpitalu przeczytała artykuły prasowe na temat swojego zaginięcia oraz komentarze czytelników, które dla niej były trochę nieprzychylne. Była tym wszystkim tak zawstydzona, że rozważała nawet zmianę imienia, ale ostatecznie się nie zdecydowała. Dr David Spiegel z Uniwersytetu Stanforda poświęcił swoją karierę zrozumieniu fugi dysocjacyjnej. Wyjaśnił, że ludzie mają dwa podstawowe typy pamięci – epizodyczną i proceduralną. Pamięć epizodyczna dotyczy tego, że człowiek pamięta tego, z kim jadł wczoraj kolację, podczas gdy pamięć proceduralna dotyczy tego, że człowiek pamięta, jak należy pisać na klawiaturze. Te wspomnienia są przechowywane w różnych częściach ludzkiego mózgu, co wyjaśnia, w jaki sposób dziewczyna była w stanie zalogować się na swoje konto Gmail w Apple Store. Nic dziwnego, że miała pewne wspomnienia proceduralne, bez konkretnego przypomnienia sobie, kim była i kiedy ostatnio była w tym miejscu. Dziesiątki artykułów z przełomu XIX i XX wieku opublikowanych w Timesie opowiadają o cudownych, niewytłumaczalnych przemianach. Na przykład wielebny z Minnesoty, zaginiony od miesiąca, zdał sobie sprawę, że podróżował po całym hrabstwie i zaciągnął się do marynarki wojennej, choć nigdy wcześniej nawet nie patrzył na ocean. Diakon w New Jersey obudził się i uświadomił sobie, że pokój, który zajmuje od ponad roku, jest dla niego całkiem obcy, a na jego Biblii widniało czyjeś imię. Jednak najsłynniejszym amerykańskim pacjentem z fugą był Ansel Bournet, kaznodzieja, który w 1887 roku opuścił swój dom na Rhode Island. Udał się do Norristown w Pensylwanii, 240 mil dalej, i otworzył sklep z artykułami papierniczymi i słodyczami. Nosił nazwisko Albert Brown. Jego sąsiedzi uznali jego zachowanie za zupełnie normalne. Dwa miesiące po wyjściu z domu zapukał do drzwi właściciela i zapytał, gdzie tak właściwie się znajduje. Filozof i psycholog William James zaproponował wtedy, że będzie leczył go za pomocą hipnozy, aby połączyć dwie osobowości w jedną i utrwalić wspomnienia. Ale tych dwóch tożsamości nie można było połączyć. Bournet wrócił do swojej żony na Rhode Island, prawie bez wspomnień z życia Alberta. W eseju, który James napisał na krótko przed leczeniem Borna, argumentował, że nauka rozwijałaby się szybciej, gdyby więcej uwagi poświęcono przypadkom niesklasyfikowanym, dzikim faktom, które zagrażają zamkniętemu i kompletnemu systemowi prawdy. Hannah Upp jako dziecko była księżniczką swojego kościoła, jak opisywał ją przyjaciel. Dorastała w japońsko-amerykańskich kościołach w Oregonie, gdzie jej rodzice byli pastorami. Oboje jej rodzice są Amerykanami, ale Barbara uczyła w Japonii i biegle władała językiem japońskim. Kiedy dziewczyna była młoda, spojrzenia jej rodziców na teologię bardzo się różniły. Barbara wystąpiła o rozwód, gdy jej córka miała 15 lat. Jej tata wyjechał za granicę i nauczał tam Ewangelii, często rdzennych plemion na Fidżi, Palau, Guam, na Malcie, w Indiach, Zimbabwe, na Filipinach. W 2007 roku Barbara wzięła urlop i przeniosła się do Pendle Hill pod Filadelfią. Ona i jej były mąż przestali ze sobą utrzymywać kontakty. Hannah pomyślała, że jej fuga mogła się rozpocząć od fazy liminalnej. Były takie dwa dni, kiedy spała w swoim mieszkaniu, ale nie komunikowała się z nikim. Jej wyciągi bankowe wskazywały na to, że poszła do kina na Times Square, o czym nie pamiętała. W ciągu tygodni, które spędziła na wędrówkach, jej rodzina sądziła, że na pewnym poziomie rozumiała, że ludzie jej szukają. Scharakteryzowała swoje wspomnienia z tamtych czasów jako ciągłą wędrówkę. Pojawiła się nawet teoria, że może miała poczucie, że jest ścigana i nie wiedziała dlaczego. Kilka miesięcy przed jej zaginięciem ona i jej przyjaciółka udały się na spotkanie dla freeganów, grupy, która stara się zminimalizować zużycie zasobów, i odwiedziły sklepy spożywcze na Upper East Side, zbierając wyrzucone jedzenie. Jej rodzina uważała, że
Dziewczyna pamiętała, czego się nauczyła i jadła na ulicy doskonałe, dobre jedzenie, którego sklepy nie były w stanie legalnie sprzedać następnego dnia. Kapitan promu Staten Island przeanalizował prądy w rzece Hudson. Przypuszczano, że dziewczyna musiała wpaść do rzeki na Dolnym Manhattanie, zanim przypływ zabrał ją na południe. Hannah razem ze swoim bratem i kolegą spacerowali wzdłuż molo w centrum miasta, a kiedy dotarli do dawnego terminalu morskiego na zachodnim krańcu Houston Street, powiedziała, że to miejsce wydaje się jej znajome. Pamiętała światła unoszące się na wodzie. Dan dowiedział się, że 11 września na molo odbyła się japońska ceremonia unoszenia latarni na cześć ofiar ataku World Trade Center. Jako dziecko tańczyła na corocznym festiwalu Obon, podczas którego odbywa się ceremonia unoszenia latarni, a światła symbolizują duszę zmarłych. Opierając się na stanie jej ciała w dniu, w którym została znaleziona, ona i jej rodzice doszli do wniosku, że była na ceremonii unoszenia latarni, a 3 dni później wróciła na molo i weszła do wody. Może kiedy była zaniepokojona lub zdenerwowana, ponieważ ludzie ciągle wymawiali jej imię, wygodniej było wrócić w to miejsce. Prawdopodobnie spędziła noc w rzece. Później sprawdziła kalendarz księżycowy i była w stanie potwierdzić, że tej nocy była pełnia księżyca. Jej skóra wskazywała na to, że przez dłuższy czas była zanurzona w wodzie. Pamiętała, że trzymała się kadłuba jakiejś barki, więc mogła chcieć trochę odpocząć. A potem zdała sobie sprawę, że jest wciągana w stronę śmigła, co jest bardzo niebezpieczne, więc odpłynęła. To było tak, jakby jej ciało, nie kierujące się tym, co zwykle wyobrażamy sobie jako świadomość, nadal było nastawione na przetrwanie. Później albo popłynęła gdzieś dalej, albo została wyrzucona na rafę Robbins. I otarła kolana o skały. Kolejny dzień musiała spędzić w tym miejscu. Spała tam wystarczająco długo, by dostać poparzenia słonecznego, a później wróciła do wody. Niemal cała literatura medyczna sugeruje, że ludzie w stanach fugi przyjmują nową tożsamość. Ale dla niej był to raczej całkowity brak tożsamości. Żaden z przyjaciół ani rodziny nigdy nie widział jej w stanie fugi, poza nagraniami z monitoringu w Apple Store. Nic, co wiedzieli, nie wskazywało na to, że zbudowała nową tożsamość. Chyba że to zrobiła i utraciła ją, kiedy wróciła do siebie. Nieco ponad rok po jej pierwszym zaginięciu opuściła Nowy Jork, dołączając do swojej mamy, Barbary, w Pendle Hill. Czasami nazywana Mekką kwakrów, instytucja została założona w 1930 roku jako miejsce odosobnienia dla ludzi wszystkich religii. Pracowała w kuchni i uczestniczyła w codziennych zebraniach modlitewnych. Po 3 latach pracy w Pendle Hill została zatrudniona jako asystentka nauczyciela w szkole w Montessori dla dzieci w Kensington w stanie Maryland. Przyciągnęła ją koncepcja Marii Montessori, edukacji zdolnej do ocalenia ludzkości, która zakładała, że chroniąc autonomię dzieci, społeczeństwo stanie się bardziej kochające, pokojowe i zjednoczone. Rankiem, pierwszego dnia zajęć dziewczyny, Barbara odebrała telefon z policji. Powiedziano jej, że znaleziono torebkę, portfel i telefon komórkowy na leśnej ścieżce w Kensington. Kolega poinformował ją, że jadąc do szkoły, widział ją idącą szybko w kierunku przeciwnym do miejsca jej pracy. Jej mama i przyjaciele z Pendle Hill pojechali do Maryland, szukali jej w lesie i roznosili ulotki po mieście. Odkryli, że poprzedniej nocy nie spała w swoim mieszkaniu. W ciągu ostatnich 24 godzin nikt z nią nie rozmawiał. Następnego dnia, o 22:30, Barbara otrzymała telefon z nieznanego numeru. Jej córka znalazła się w brudnym strumieniu w dzielnicy mieszkalnej Wheaton w stanie Maryland, 1,5 mili od swojej szkoły. Obok niej stał wózek na zakupy. Współlokatorka Barbary, która mieszkała z nią w tamtym czasie, Jennifer Beer, wspomniała, że kobieta odzyskała siły natychmiast i to było tak, jakby jej dusza została z powrotem wessana do ciała. Dziewczyna poszła do najbliższej dzielnicy handlowej i pożyczyła telefon od nieznajomego. Uświadomiła sobie, że szła przez ponad 2 dni. Później przejrzała swoje wiadomości tekstowe, które wysłała w dniu zaginięcia. Na tej podstawie można było zobaczyć w wiadomościach, gdzie dokonała tego przejścia w stan fugi. Pamiętała, jak wysłała kilka wiadomości, jednak w momencie, kiedy zaczęła czytać kolejne wiadomości, nie była w stanie przypomnieć sobie, jakby była ich autorką. Jej przyjaciół uderzyło podobieństwo między jej 2 zaginięciami. W obu przypadkach zaginęła na początku roku szkolnego, po podróży z ojcem. Jej tata, David Up, zastanawiał się, czy wakacje były dla niej bodźcem, ale nie był zadowolony z tego wyjaśnienia. Byli razem w 25 krajach,
Więc było to dla nich coś normalnego, a nie uciążliwego. Co ważne, w obu tych stanach fugi została przyciągnięta do wody. Sposób, w jaki to opisywała, polegał na tym, że nagle znajdowała się w zbiorniku wodnym i zdawała sobie sprawę z tego, kim jest. Kobieta wróciła do pracy w ciągu kilku dni. W następnym roku została zatrudniona jako asystentka nauczyciela przedszkolaków w szkole Montessori w St. Thomas na Wyspach Dziewiczych Stanów Zjednoczonych. Kiedy ujawniła swój stan, administracja szkolna w pełni ją zaakceptowała. Dziewczyna żartowała nawet z przyjaciółmi, że przeniosła się do raju. Po zaginięciu w Maryland, jej mama powiedziała, że jej przyjaciele wymyślili, aby wszczepić jej córce jakiegoś chipa, który pozwoliłby w krytycznym momencie na zlokalizowanie dziewczyny. Policja w Maryland zaproponowała użycie bransoletki na kostkę, przeznaczonej dla osób przebywających w areszcie domowym. Dziewczyna jednak nie chciała skorzystać z tej oferty, potrzebowała swobody do dokonywania wyborów. Przeniosła się na wschodni kraniec St. Thomas, z dala od doków statków wycieczkowych, które co tydzień przywożą na wyspę dziesiątki tysięcy turystów. Widziała brytyjskie wyspy dziewicze z balkonu swojego mieszkania, które nazywała wyspiarskim pałacem. Po roku nauczania szkoła zapłaciła jej za udział w letnich zajęciach w ośrodku szkoleniowym Montessori w Portland w stanie Oregon, dzięki czemu mogła ostatecznie uzyskać certyfikat i poprowadzić własną klasę. Jedna z dyrektorów szkoły, Norma Bollinger, powiedziała, że całkowicie zaabsorbowała teorię Montessori do tego stopnia, że mogła zobaczyć, jak staje się pionierem w polityce i próbuje wprowadzić Montessori do wszystkich szkół na całym świecie. Dziewczyna pielgrzymowała do grobu Marii Montessori na holenderskim wybrzeżu. W St. Thomas uczestniczyła w kilku spotkaniach poświęconych wierze bahaickiej, perskiej religii, która uczy jedności i równości wszystkich ludzi, ale zniechęciło ją to, co postrzegała jako negatywny osąd społeczności nietradycyjnych rodzin. Spotkała się z terapeutą na wyspie, ale poświęciła więcej uwagi dbaniu o swoje zdrowie fizyczne. Pływała w oceanie prawie codziennie, stając się tak silna, że mogła dotrzeć do ławic odległych o ponad 2 mile. Odkryła, że podwodny świat jest spokojny i magiczny. Huragan Irma uderzył w St. Thomas 6 września 2017 roku, tydzień po rozpoczęciu 4. roku nauczania. Tego lata ukończyła studia Montessori. Ona i jej współlokatorzy schronili się w pralni ich mieszkania. Wiatr osiągał 185 mil na godzinę, wybijając jedno z ich okien. Z każdym kolejnym podmuchem linia energetyczna zerwana przez burzę uderzała w dach. Następnego ranka wyspa stała się brązowa, a drzewa pozbawione liści. Hanna napisała do przyjaciół, że jest bezpieczna i wszystko jest z nią w porządku, ale wyspa była zdewastowana i niczego nie rozpoznawała. 6 dni po burzy pojechała do domu byłego chłopaka, instruktora nurkowania, Joe Spalino, i zobaczyła, że jego rzeczy zniknęły. Dowiedziała się od właściciela domu, że pospieszył do przystani, aby wsiąść na jeden ze statków miłosierdzia, który zapewnia ludziom bezpłatne przejażdżki z wyspy. W następnym tygodniu na wyspę miał uderzyć huragan Maria, kolejny huragan kategorii 5. Hanna pojechała do mariny, żeby się pożegnać. Spalino czekał na wejście na pokład statku wycieczkowego do Puerto Rico i rozmawiali przez kilka godzin. Po opuszczeniu przystani nigdy więcej nie użyła telefonu. Następnego dnia pomogła Normie Bollinger przygotować szkołę na huragan Maria. Dyrektorka powiedziała, że na wszystko, o co prosiła dziewczynę, ta odpowiadała: tak, Norma. Takim dziwnym tonem głosu. Jednak Norma bardzo dobrze znała dziewczynę i wiedziała, że to nie jest typ osoby, która mówi za każdym razem tak. Gdyby ktoś poprosił ją o zrobienie czegoś, Hanna zawsze spytałaby, dlaczego ma to zrobić, jak ma to zrobić i tym podobne. Tej nocy jej trzej współlokatorzy powiedzieli, że wszyscy próbowali opuścić wyspę. Ona natomiast mówiła, że zostaje. Szkoła miała być pierwszym krokiem w kierunku normalności dla tych dzieci, więc w jej mniemaniu musiała tam zostać. Następnego ranka wyszła do szkoły. Jej współlokatorka obserwowała, jak wsiadła do samochodu, ale niestety nigdy nie pojawiła się w szkole. Następnego dnia odbyło się zebranie wykładowców, na którym jej nie było. Jej przyjaciółka Maggie Guzman dzwoniła do najbliższych przyjaciół na wyspie i w Stanach, ale nikt nie rozmawiał z nią przez 3 ostatnie dni. To była ta sama pora roku, co jej poprzednie 2 fugi. Zatem zaczęli jej szukać blisko wody. Zaczęli od jej ulubionej plaży, Saphir, na której często nurkowała. Niedaleko wody był mały bar, w którym podawano hamburgery i mimozę.
Na stołku znaleziono sukienkę Hany, jej sandały i kluczyki do samochodu. Pracownicy powiedzieli, że odkryli rzeczy w piasku, gdy usuwali gruz po burzy. I samochód stał na parkingu. Wewnątrz była jej torebka, portfel, paszport i telefon komórkowy. Biorąc pod uwagę siłę dziewczyny jako pływaczki, jej przyjaciele założyli, że może przeżyć nawet kilka dni w wodzie. Łodzią przeszukali linię brzegową i pobliską małą wyspę, dokąd mógł ją zabrać prąd. Straż przybrzeżna wysłała 3 helikoptery. Jej przyjaciele sprawdzili też listy ludzi ewakuowanych na statkach, ale jej nazwiska tam nie było. Burza zaostrzyła głębokie podziały na wyspie. Niektórzy mogli ją opuścić, podczas gdy inni nie mieli jak podróżować i nie mieli dokąd pójść. A jej rodzina i przyjaciele czuli się skrępowani tym faktem, że szukają jednej białej dziewczyny w tym morzu kłopotów i cierpienia. Po 3 dniach musieli przerwać poszukiwania, aby przygotować się na huragan Maria, który przyniósł na wyspę ulewny deszcz. Kiedy burza ustała, sanitariusz Jacob Bradley, który założył prowizoryczną stację ratunkową na wyspie, zorganizował kolejne poszukiwania. Gdyby utonęła, jej ciało prawdopodobnie wypłynęłoby na powierzchnię w ciągu kilku dni. Bradley okrążył wyspę i wszystkie jej wysepki w łodzi ratowniczej, a także przeszukał lotnisko, schroniska dla bezdomnych, plaże i szpitale. Nawet przeprowadził wywiady z kapitanami, którzy przybywali i wypływali z wyspy. Poszedł do kostnicy i obejrzał 10 nieodebranych ciał. Żadno z nich nie należało do zaginionej. Jej przyjaciele opracowali szereg teorii opisujących to, co się wydarzyło i przyznali, że wszystkie z nich były mało prawdopodobne. Niektórzy uważali, że dziewczyna, która biegle włada językiem hiszpańskim, mogła dostać się na łódź do Puerto Rico, Sand Crocs lub Miami i zintegrować się ze społecznością przesiedleńców. Nawet jeśli nie kontrolowała swojej przeszłości, nadal była Haną i prawdopodobnie robiła wszystko, co w jej mocy, aby służyć ludziom, którzy znajdowali się wokół niej. Po pierwszej fudze dziewczyna podarowała swojej mamie książkę Podróżowanie z granatami – historia matki i córki. Wspomnienie oprawione w nowoczesną wersję mitu o Persefonie i Demeter rzadko mówiła o swojej przypadłości, ale Barbara była wzruszona tym, co uważała za aluzję do tego doświadczenia. Demeter przemierzała ziemię w poszukiwaniu swojej córki Persefony, która została zabrana do podziemi. Nawet gdy Persefona została uratowana, Hades wymagał, aby wracała do podziemi na część każdego roku. Z każdą fugą Barbara znajdowała więcej ukojenia w tym, co opisała jako pierwotny archetyp zstępującej córki i matki, która jej szukała. Po poszukiwaniach Bradleya nie udało się znaleźć żadnych ciał. Jej mama została wolontariuszką Czerwonego Krzyża w zamian za łóżko. Czerwony Krzyż skontaktował ją z właścicielami hotelu Windward Passage w centrum St. Thomas, który zapewniał pokoje pracownikom, którzy byli po operacji, a także tym, którzy stracili swoje domy. Barbara przybyła na wyspę 21 listopada, ponad 2 miesiące po zaginięciu. Jej pokój wychodził na tę część portu, z której startują samoloty. Statki wycieczkowe zaczęły wracać, a sklepy na ulicy za hotelem były ponownie otwierane. Kobieta była nastawiona optymistycznie i próbowała odrzucić myśl o negatywnych skutkach. Prowadziła samochód córki, czarne Suzuki, którego tylna szyba została zniszczona przez huragan Irma. I pojechała na ulubione plaże, restauracje i sklepy dziewczyny. Rozmawiała z jej przyjaciółmi i współpracownikami, próbując zrozumieć jej ostatnie znane interakcje. Kobieta próbowała sobie wyobrazić, jaka myśl może motywować jej córkę do wyprawy nad wodę. Rozważała nawet symbolikę chrztu, ale w tradycji Zjednoczonych Metodystów, w której się wychowała, wierzący nie musieli być w pełni zanurzeni. Powiedziała, że pewnego dnia na krótko przed wniesieniem pozwu o rozwód, ona również weszła w stan dysocjacji, po części w odpowiedzi na lek, który właśnie zaczęła przyjmować. Była w drodze do kościoła Zjednoczonych Metodystów. Zamierzała tam poprowadzić lekcje o kobietach, które oddawały cześć w kościele w Koryncie. Ostatnią rzeczą, jaką pamiętała, była jazda autostradą na południe. Znalazła się nad rzeką Willamette. Nie wiedziała, dlaczego poszła nad tą wodę, ale pamiętała, że czuła się komfortowo, gdy się tam znalazła. Siedziała w swoim samochodzie przez kilka godzin. Straciła chronologię miary czasu. A po kilku godzinach pojechała do domu. Jednak w pełni doszła do siebie w momencie, kiedy zobaczyła twarze swoich dzieci i pomyślała, że się o nią martwiły.
Jeden ze śledczych zabrał Barbarę do schronisk i opuszczonych budynków, w których często pojawiały się osoby bezdomne lub upośledzone umysłowo. Na wyspie były tylko 32 łóżka dla pacjentów na oddziałach psychiatrycznych. Niedobór w tamtym czasie był tak poważny, że sędzia zarządził, aby chory psychicznie mężczyzna mieszkał w jego pick-upie. Po huraganach w ich szeregi dołączyło więcej osób. Barbara była wielokrotnie kierowana do tych samych budynków, do klubu nocnego w centrum miasta, w którym popełniono kilka przestępstw, do myjni samochodowej na bocznej ulicy w pobliżu Frenchtown oraz do domu, do którego ludzie z myjni zawsze jej kazali iść. Był własnością mężczyzny, który rzadko bywał w domu. Pod jego drzwiami kobieta wsunęła ulotkę, na której znajdowała się twarz jej córki i która została opatrzona tekstem, że dziewczyna może nie wiedzieć, kim jest. Co kilka tygodni ktoś widział na ulicy osobę, która była bardzo podobna do Hany. Często były to te same kobiety. Biała nauczycielka w innej prywatnej szkole na wyspie lub starsza, bezdomna kobieta z Massachusetts, która pracowała w centrum handlowym na świeżym powietrzu w pobliżu przystani. 23 stycznia dwóch pracowników opieki społecznej ze schroniska dla bezdomnych w Betlejem w centrum St. Thomas poinformowało, że właśnie widzieli Hannę w opuszczonym budynku. Barbara i detektyw z Departamentu Policji Wysp Dziewiczych Albion George pojechali do brzoskwiniowego, rozpadającego się trzypiętrowego budynku w pobliżu rynku. Wspięli się po stromych, betonowych schodach, bez balustrad. Detektyw George dotarł na trzecie piętro i zobaczył kobietę. Był przekonany, że właśnie znalazł Hannę. Kobieta była chuda i miała trądzik, a jej jasno-brązowe włosy były upięte w kok. Jej oczy były zielone. Po minucie Barbara dotarła do szczytu schodów i powiedziała George'owi, że to nie jest jej córka. Kobieta uczestniczyła w wielu nabożeństwach religijnych na wyspie, w tym kościele reformowanym, kościele metodystów i jedynej na wyspie świątyni żydowskiej, zbudowanej w 1833 roku przez osadników hiszpańskich i portugalskich. Jest to jedna z najstarszych synagog na półkuli zachodniej. Barbara zaczęła chodzić na nabożeństwa w każdy szabat i opisała synagogę jako nieprawdopodobny dom duchowy na pustyni. Posadzka świątyni pokryta była piaskiem. Według legendy piasek symbolizował pustynię, po której przez 40 lat wędrowali Izraelici. Dwaj najbliżsi przyjaciele dziewczyny powiedzieli, że zastanawiali się, czy jej mama zostanie na wyspie na zawsze. Często opisywała fazy swojego życia słowem podróż, a poszukiwania córki nabrały nowego wymiaru. Angażowała się w wiele zaginięć kobiet na wyspie, które nie miały nic wspólnego z jej córką. Kobieta często odwiedza plażę i wciąż sądzi, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że jej córka żyje. Hannah Upp była lub jest osobą energiczną, która promieniuje pozytywnym nastawieniem. Jej najlepsza przyjaciółka z wyspy mówiła, że dziewczyna zawsze była w centrum uwagi. Cokolwiek robiła, robiła intensywnie i z pełnym poświęceniem. Poznały się na zajęciach zumby i ostatecznie pracowały razem w szkole Montessori. Dziewczyna była tak serdeczna i zawsze pierwsza do pomocy. Robiła wszystko, aby nowo przybyli czuli się komfortowo i proponowała oprowadzenie po ich wyspie. Była typem osoby, która nigdy nie zapomniała o urodzinach przyjaciół. Zawsze podchodziła lub nadal podchodzi do wszystkiego, co robiła w życiu z pasją, czy to do szkoły, pracy, pływania, zumby, związków czy hobby. Jest to niezwykle przykra sprawa. Poza tym jej zaginięcie zdarzyło się już trzeci raz i pierwszy raz od tak długiego czasu nie ma z nią żadnego kontaktu. Jeśli miałaby się odnaleźć, jeśli gdzieś żyje, to sądzę, że już dawno by się odnalazła. Jednak jej poprzednie fugi dysocjacyjne trwały o wiele krócej. Natomiast teraz nie ma dziewczyny już od ponad 3 lat. Jednak zawsze pozostaje ta nadzieja, która tli się w sercach jej przyjaciół i bliskich, która każe im nadal szukać dziewczyny. Jednak z drugiej strony, jeśli odnalazła się już 2 razy, to czemu miałaby się nie odnaleźć 3 raz? Miejmy nadzieję, że kiedyś to nastąpi. A tymczasem dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia.